Kochani, witamy Was w Afryce i dzisiaj będzie grubo, bo będziemy robić coś, co nie sądziłam, że to zrobię. A znowu tutaj jestem i będę przełamywać swój strach i będziemy nurkować z rekinami! Ale robić też wiele, wiele innych fajnych rzeczy, także let's go! Przed oczywiście aktywnością każdy z nas musiał przejść szkolenie. Oprócz tego mamy na sobie kamizelki, żeby było bezpiecznie. Oprócz tego mamy na sobie również takie kaftany w sobie. Ahoj, marynarzu! Takie kurteczki, żeby było nam ciepło przez cały czas trwania rejsu. No i najgorsze i jednocześnie najważniejsze, czyli choroba morska, która pewnie mnie dopadnie. Przestańcie, oni cały czas o tym gadają i ja sobie wkręcam do głowy, że mi również będzie niedobrze, gdzie mi nigdy nie było niedobrze i dzisiaj będzie mi niedobrze, bo cały czas o tym nie, gadacie. Nie, jesteśmy top of the top, cały jesteśmy czas. Marynarzem. Ja ci powiem, dlaczego o tym gadam, bo ja zawsze mam chorobę morską. Ale to się o tym nie gada. Nie, no tak zupełnie szczerze, zdecydowałam, że trzeba się tutaj przełamać i zrobić coś hardkorowego dla siebie samej, więc w najgorszym wypadku, jak już będę miała dość, to wypłynę i powiem pomocy, pomocy! Proszę Państwa, jesteśmy mega przygotowani. Mamy kamizelki wodoodporne. Nie, jak to się nazywa? Kamizelki kuloodporne. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest równie straszna jak rekiny. Choroba morska. Tak! Przed chwilą dokładnie to samo powiedziałam. Choroba morska. Idź dalej swoje. Nie, nie, mam dość. Ja jednym uchem naprawdę próbuję zamknąć to ucho, bo oni cały czas gadają o tej chorobie morskiej. Która nie istnieje, co nie? Nie istnieje ta choroba w ogóle. Co jest? Kto by w ogóle mógł wymiotować na łódce, co? Nurkowanie z rekinami w klatce jest dla mnie przerażające. Ja też boję się troszkę wody. W sensie nie lubię takich głębokich zbiorników, ale stwierdziłam, że jednak się przełamię i... Bardzo dobrze. I wejdę. Nie wiem, ile tam będę, ale... Myślę, Julitka, że nie pożałuje. Wiecie, czego ja się obawiam? Bo ogólnie te szarki będą zapraszane tutaj do nas olejami i różnymi odpadkami rybnymi i boję się, że będzie mega śmierdziało. Robimy test olejów i pomyłów i tych rybnych odpadków. Chciałem być marynarzem. Tu masz, chłopie, high ground. Tu cię nie dorwie żadna ryba. A oni, co na dole siedzą, to nie mają trapu. Jedyne, z czym nie mam dzisiaj problemu, to właśnie z chorobą morską. Także chociaż tyle się cieszę. Chociaż to nigdy nie wiadomo. Teraz miotło nieźle, pa jakie fale są, rozbijają. Pok, fala idzie, płacz! Góry, dobra, są góry! Ej, dobra, mam się będzie żygać. Chcę powiedzieć, że moja choroba morska właśnie się zaczyna! Zobaczcie, jakie tu są fale, jak szybko zadupcamy po tej wodzie! Się lata, chłopie! Czeka się na fale i się skacze! To jest słaby! Ale zarobiście, chłopie! Ej, dobra, Bartek miał rację, jeszcze nigdy nie wiadomo! Bo nigdy nie wiadomo! Zakładać naszą piankę. Dobra, wiecie co? Zaraz wracam. Zaczyna się chodzenie na szerokich nogach. Już jest mi pomógł. Przed chwilą widziałem szarka. Znaczy cień szarka. Ja to zaraz zobaczę go, wiesz, jeden na jeden. No, idziesz na solo? Sama, no, dawaj, normalnie. Sama do klatki. Widzowie, my mamy teraz tak. Nie, no, ale na... Ej, na górze siedziałam i był git. Teraz zeszłam tutaj i rzeczywiście mam takie... Jest źle. Ej, no nawet dla mnie. Jest naprawdę źle. Widzisz go? Nie mów. Zastanawiam się, czy powiedzieć już pani, że to jest ten moment. Ten jeden moment. Okej, idę powiedzieć pani. Pani daje imbir. I się idzie na front siebie. Ale próbuję gorzej, co jest? Co mnie tu dotyka?
Ej, cześć! Tu jest kibel! Trzeba, ja nie mogę patrzeć w dół, bo zaraz tam ci narzygam do tej dziury. Patrz! Ej, właśnie, Jacek, się chce rzygać. To mam rzygać na zewnątrz, ale normalnie przez burtę? Tak, tylko najpierw zawołaj, żebym nagrał. O, byłem pod pokładem, teraz się przebrać w łazience. Posiedziałem tam 5 minutek i powiem wam, że muszę sobie popatrzeć na horyzont. Nienawidzę takiego... Czuję klaustrofobię! Ej, w tym? Ja się czuję gąbany w kosmosie. Wyglądasz jak muminek. Muminek. Nie no, ja dzisiaj będę rzygać na bar. Oh yeah, there's a big fuck. I didn't see him. That's why I'm saying they're waiting for us. Mam zasłonięty nos i strasznie mi się chce wymiotować. Ogólnie jesteśmy cali przygotowani do wejścia. Mamy super grubą pianę, mamy obciążniki, żeby, wiecie, bo każdy jest wyporny, żeby nie lecieć do góry. Mamy stópki, buciki na nóżkach. No i co? I mamy też uśmiech na twarzach, ponieważ zaraz spojrzymy w oczy śmierci. Który to raz na tym wyjeździe, Bartek? Myślę, że już spokojnie piąty. Mam nadzieję, że będzie mi lepiej, jak wejdę do wody. Najwyżej się zrzygasz i przyciągasz tak. Do rekinu. Ej, dobra! Ej, jest to jak blisko! O kurde! Nie! 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 Oh shit! Jest taki gigantyczny! Ta woda smakuje pomyjami, czuję. Jest straszny, patrz! Ej! Jak rana była, teraz! Ej, on ma 3 metry, cholera jasna! Ej, mordo, widziałeś szarka? 3 metry, no! 3 metry! Ej, co, co? 3 metry, laski! 3 metry! Ej, strasznie się boję! Strasznie się boję! Zawsze, o Jezus! Ludzie, patrzą w twarz! Ej, ale to jest straszne! O kurde! Szczerze, ja byłam nastawiona tak pozytywnie, że jest to okej, ale jak teraz już się to dzieje, to jestem przerażona i Wika, widzę, że ty też. Ja tak samo, ja mam dość. Absurdalne. Nawet czasem wyglądam jak Power Rangers. Giga strach, chłopie! On ma ponad 3 metry, gigantyczny jest! One wypływają co chwilę obok nas. Tuż obok nas! Dwa są! Jego płetwa dotknęła klatki! Jezus Maria! Nie no, nie! Ale przypieprzył w piatkę, chłopie, z ogona! Ej, to jest pochwalona rzecz, jaką robię w życiu! Bartek, ja tu płaczę! Ale wzywanie! Nie mogę się doczekać, jak będzie moja kolej. Ja jeszcze 3 minuty popatrzę w dół i dołożę tej karmy. Jest to strasznie zarobiste. Śmierdzi fest, tak jakby ktoś tam się zesrał i zeżygał jednocześnie. Życie po pierwsze nie do opisania, po drugie tyle ile połknąłem tych pomyjów i olejów rybnych, to jakby ja się zwymiotuję na tej łodzi za dobre 5 minut. Ale sztos, sztos. Very nice. Uczucie jest takie, czujesz, po prostu patrzysz śmierci w oczy i ona jeszcze zjada. Pokazuje zęby. Mega fajnie, ja chcę jeszcze raz. Zanim druga grupa wejdzie, czas na ciekawostkę. To te rekiny, coś tam z wielorybem, ale nie mają nic związane z wielorybem. Wika, wchodzisz czy nie? Jest. Jest dobrze. Nie dziwisz się, że pałdy i chciałeś przegrać. Bo buja fest. Widzowie, teraz jest pora na mnie. Naprawdę się nie spodziewałam, że będę w takiej stanie. Wchodzę.
pewno. Ze szczeką na mnie szaleństwo w oczach! Nie chcę już tu być! Wypuszczę! Julita się zawinęła o mnie po prostu! Rozami! Robimy mają trap! Ja w ogóle pomyślałem, że oj, nagram trochę rekina, trochę z bliska. Wziąłem GoPro, rozsunąłem i wystawiłem rękę z tej klatki na bardzo. I co? Tak! Podpłynął do nas rękę, a ja zrobiłem karate! Ja znam karate i nie podpływaj do mnie! Totalnie się zapomniałem i wystawiłem rękę. Kejren wystawia ręce poza klatkę i mówi, że chce je dotknąć, żeby cieńkie. Ja dlatego nie chcę obok tego być, bo boję się, że go wyciągnie ręki stąd. What the fuck, Kairon? You grabbed it! What a fuck period, brother! Feels good! Teraz ja! Mi się udało, dotknąłem płetwy! Giszka do nas dołączyła. Jest strasznie zimno. Była mnie dobrze przez ostatni czas i czuję się dziwnie. Ej, ale podobane to jest, jest. Nie będę to robić. Gratulacje, Wiczka, jestem się mega dumna. Dotknąłem tak o, po całym cielsku go! Odgrałeś? No po całym wózku! Rekin podpłynął i tak i wyciągnąłem od buzi te GoPro. Prawie mi zjadł rekin GoPro. Muszę się trochę ogarnąć, ale to było najlepsze ekstremalne przeżycie, jakie w życiu miałam. Jakby wow. Są takie emocje, że nie czuję rąk w ogóle. Ale to chyba od zimna. Ale się tak pić chcę po takiej słonej wodzie. W ogóle mam tę słoną wodę w buzi i czuję, że te rybne pomyję to też mam. Więc dla poprawy smaku raszek. Dla mnie to nie na długo w takim czymś, bo mnie to stresuje. Widzowie, słuchajcie, mam kilka stanów emocjonalnych naraz. Jest mi tak niedobrze, że płaczę aż z tego złego samopoczucia. Ale przed chwilą widziałam tutaj piękną foczkę, piękną fokę, sercowiciekną, która normalnie tańczyła i ja mam kilka emocji naraz, bo ja się jednocześnie wzruszam tym, że tutaj była ta foka, a z drugiej strony płaczę, bo to jest już rzekowy płacz. Kuba pomału umiera, choroba morska przekijana. Faust i Kuba się najgorzej czują. Tymczasem ja, który to mówię, jedząc chipsy. Pierwsza ofiara, Kubuś, został rozszarpany nie przez rekiny, a przez chorobę morską. Po to jest wypełniona torba. Chcesz się w końcu zeżygać, bo mnie ciągnie nie mogę. Ej, dotknąłem ze 3 razy go, ale jest taki mięciutki w dotyku. Ja dotknąłem po boku i tam on miał takie blizny normalnie po walkach. Serio? Czułem na podpolcach. Wow. Jakby blizny tego rekina, zarąbiste. Hardcore, to było naprawdę bardzo dobre. Mega hardkorowe. Patrzę, Wika żyga, Kuba jest taki zielony, że na koniec. No, chyba trzeba wracać. Długa torba.
Wika się drugą torbę uzupełnia. Strzygałam się potężnie, no. A tu nagle foczka wypłynęła i pomachała. To mega słodkie. Tak, ta foczka poprawiała mi humor, naprawdę. Tak mocno zwymiotowałam, że dawno nie miałam takiego bełta. Jak była moja kolej, żeby wejść do klatki, to już wtedy było mi bardzo niedobrze i nie chciałam wejść do klatki. Weszłam do klatki, bo stwierdziłam, że no kurde, będę żałować, jak nie wejdę przez to, że jest mi niedobrze. Więc weszłam na te 5 minut, wróciłam tutaj i po prostu tak mnie złapało wymiotowanie. Nagrałem to! Ogólnie moje przezwisko, odkąd byłam malutka, to była zawsze foczka, więc czuję z nimi connection. To jest wodne, moje ulubione wodne zwierzę. Dobra, pod koniec jazdy też mi się trochę niedobrze zrobiło. Niszczalny. Serio? Tak. Kolejny raz się tylko właśnie tutaj dowiedziałam, że jednak woda nie jest dla mnie. W każdej postaci dziękuję. My jesteśmy przyzwyczajone. Oceanicznymi pogromcami. Nie, słuchajcie, dopiero pod koniec tak troszkę zapało, jak tak długo staliśmy. Ja poszłam do toalety się przebrać, więc byłam zamknięta w pomieszczeniu. Ale to straszne. I wtedy mnie zapało i wtedy właśnie ty miałeś Sylwek tak samo. I wtedy mnie zapało i już nie puściło, dopiero jak ruszyliśmy do wody. Tak. Więc teraz myślę, że kolejną łódkę sobie odpuszczę, żeby się poczuł troszkę lepiej. Szczerze, jest mi tak źle. Ja już płakałam 3 razy na tym bołcie. Z jednej strony, w momencie kiedy... Fausti, naprawdę źle. Z jednej strony zaczęłam już płakać, jak mi się rzygać zachciało, bo ja tak mam, że jak rzygam, to płaczę. I w tym samym czasie foczka dopłynęła, więc się wzruszyłam bardziej. Więc ja mam ciągle tak... Jesteś dzisiaj wrażliwa po prostu. Ale mam, naprawdę czuję się fatalnie, widzowie. Ale pachniało jak ten szczur strumień. Nie, wrażliwa ryba. Gorzej. Fajnie. Ulało wam się do buźki trochę tego z rybką. Jak się nie ulało, to niezaliczone i trzeba wchodzić jeszcze raz. Właśnie, i żeby się ulało trochę do buźki. Ulało, napiłeś się traniku trochę. Napiłem traniku, no. Kochani, z racji na nasze samopoczucie rezygnujemy z challenge'u o nazwie wieloryby i zmierzamy do hotelu wychillować. Dla mnie 3 godziny płynięcia byłyby koszmarem. Ja się męczyłam już teraz do takiego stopnia, że chciałam umierać. Pod koniec już była taka masakra. No właśnie, ja się jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że będę się tak czuł. Nie wiem, czy to nie wpłynęło na mnie to, że wszyscy wokół mnie rzygali. Kurde, jestem niezadowolony, bo chciałem zobaczyć wieloryba. Co się dzieje, Kasuś? Właśnie ubieramy life jackety, bo jak coś wypadnie, to nic to nie da. Po pierwszej wyprawie wytrwała nas tylko czwórka, czyli połowa. Tak jestem jest. Jedyna tutaj z kobiet, więc reprezentuję je. Mam nadzieję, że mnie złapie, więc trzymajcie kciuki, żebym się dobrze czuła, bo teraz czeka nas 3 godziny na takich samych falach. Długa podróż przed nami, więc idę spać. Thank you so much, thank you. Have a nice day. Słuchajcie, ogólnie 4 osoby poszły na dalszą przygodę z wielorybami. My się poczuliśmy troszkę gorzej, a mi jest zawsze głupio. W sumie nam wszystkim jest zawsze głupio, jak nie bierzemy udziału w odcinkach. Dlatego stwierdziłam, że musimy zrobić prezent dla reszty naszych tutaj dżęziaków, więc stwierdziłam, że kupię im takie wspaniałe skarpetki ze znakami zodiaku. Wzięłam im takie śmieszne torby, które przypominają to, co widzieliśmy, jak było nam niedobrze. Widzisz to? Takie halucynacje. To widziałem. A jeszcze takie mini karteczki, thank you. That's so cute! Jest po prostu wybrzeże jakiejś losowej wyspy i jakby są losowe winy, które tu mieszkają. Jakby chore to jest. Widzę, że chłopaki nie są mega zdrowi. Są pingwiny na wyspie. A bo to pojechałam jako przedstawicielka dziewczyny, bo właśnie nas dziewczyny takie coś jara. My jesteśmy wrażliwe na takie rzeczy. Nie lubią zobaczyć te pingwiny. Te pingwiny nawet nie surfują. Foki! Patrz, wszędzie jest Oki! To wszystko to Oki! Patrzcie, no, ale dupcy, ale dupcy, ale dupcy, ale ale śmierdzi! Wow, dobra, ale Foki! Jakby... Machamy! Machamy, ale śmierdzi! Ej. Wow! Mamy wyspa pingwinów, teraz jest wyspa Fok! Cudowne! Oj, ryb, tu jest, nie wiedziałem! Ej, patrz, załam się, patrz! Jak płyną... Te są najsłodsze. Mała foczka. Baby. Ja myślę, że zobaczymy 3, a tu jest cała kolonia. Zobacz na to.
Widzisz tego ptaka z czerwonym dziobem? Za nim jest nowo narodzona foka. Wygląda jak szczeniak. Gdzie? No ja widzę też. Nie, mówcie, gdzie? A gdzie jest ptak czerwony? Wygląda jak szczeniak. Faktycznie leży jak mały piesek. Dosłownie jak mały, taki ciemny piesek. I podnosi główkę mega słodzia. Niesamowite, że jest coś takiego jak wyspa fok. Dla mnie to jest jakby chore, że w ogóle są takie miejsca. Wiecie, przyjeżdżasz na wyspę i same foki. Pani mówi, że on mógł nawet się parę godzin temu urodzić, bo koło niego chodzą ptaki, które dziobią w ziemi. Prawdopodobnie jakby pozostałości po tym porodzie. Ej, dowalone fale. Nigdy nie widziałam i nie byłam na oceanie, jak były tak potężne fale. O kurde! Fad! O kurde, o kurde! Ale czad! Najlepsza rzecz na świecie. Ej, wszystko jest okej? Okay? Tak. A ja zapytałem, wake up and wake up. Yeah, very nice, once more. Słuchajcie, i teraz zajechaliśmy do miejscówki, w której mają występować wieloryby. Jest to mega mocne, ponieważ jest to jedyne zwierzę, którego nie widziałem. Tak. O kurde, co ty gadasz? Wieloryb. To jest jego łapa? Co ty gadasz? Tam jest... Ej, gadam o wielorybach i się pojawił wieloryb. Co jest grane? Dwa są. Ej, ogólnie jaram się, bo kupiłam kamienie. Odpowiedzi dla wszystkich, więc idealny prezent bajki Hania. Kamienne wielorybki. Każdy z nich inaczej wygląda. I jest jakie wielkie. Karo! I obok delfin! Mówię, delfin! Ej, co to jest? Że jest wieloryb i za nim pływa jeszcze delfin. Dajmy go. Ole blis. Wow, mam jak trysnął. Tryśni. Ja mam. Myślisz mi? Jest. No. Jezus. O mój Boże. Dawaj, ogromne wieloryby mają największy trap. Jest. Boże. Ciebanie. Ej, i słuchajcie, to cały czas jakby wow. Jego ogon jak rekin. Ale jest. Co? Ja, robi, turla się, po prostu się turla. Skręca do nas, jest tutaj. Jest bliziutko. Nie, przykryje go fala, nie. Ja cię delfinie, wieloryb. Dobra. Joki gigant. A tutaj patrz. Delfin. A tu jest delfin. Nie mogę. Delfin. Nie mogę. Nie. Mały wieloryb, a obok delfin, który go pewnie pilnuje. To jest największe zwierzę, jakie widziałem w życiu. Niesamowite. Na brodę Merlina. Podcie. Co? Co się dzieje? Patrz, chłopie. Jest dosłownie parę metrów od nas. Co? Niesamowite. Karol przekazuje nam tutaj informację, że latając dronem u góry widzi to, jak to wygląda z perspektywy i jak wielkie są te delfiny, wieloryby i największy, czyli ta matka, jest wielkości naszego statku. Dosłownie statku, na którym jesteśmy. Tak potężne są te zwierzęta. Pan, który często jeździ i też robi zdjęcie, bo to jest tak rzadkie, żeby zobaczyć wieloryba. Yeah. On się kręci dookoła. On robi pokaz dla nas, a tu jest delfinek. I teraz leży na plecach. Niesamowite. Najbardziej niesamowite zwierzę. Jestem wdzięczny, że mogę je obejrzeć. To jest zwierzę trapu. To mi się. To jest zwierzę trapu. Właśnie pani powiedziała, że mega rzadko się to zdarza. I to jest kolejny raz mamy taką informację. Znowu kolejny raz mamy informację, że mamy mega farta. W ogóle to nie było pewne, żebyśmy go zobaczyli, a sam fakt, że zobaczyliśmy go jeszcze w takim środowisku, że bawił się, mamą, że była ich dwójka. Bawił się, był jeszcze delfin. To sprawia, że to wszystko jest jeszcze bardziej magiczne i piękne i bardzo się cieszę, i absurdalne. Jest tutaj. Ej, słuchajcie, poszedłem tam pochodzić i pan do mnie mówi, że podobają mu się jego buty. Swoje. Tak, chcę jeza takiego leoparda kamiennego. Zrobić to, myślicie? No. Robić to? No. Do kontentu. No. Nie wiem, co to może być. No ja jestem w ogóle za. To jest najlepszy pomysł, jaki możesz mieć. No. Jest i pan, który zaproponował mi, żebym wymienił buty na leoparda jakiegoś, popatrz, kamiennego. A popatrz, byku pod stół okay. Jego. So, no. This one is yours already? Yes. Yes. So now the story is the leopard now. Yes. So listen, I want your shoes. Yes. I'll give you one of my small leopards. Medium, not small. Medium, not small. Yes. It's not that cheap, you know. So you give me the shoes together with the socks, huh? Give me everything. Let me pick and then I'll decide if I will give you the socks too. Okay.
Okay, I'll take this one. Without the sock, without the sock. You did this again? Before? Yeah. Someone gave you the shoes? Yes. Really? Wymieniam, proszę Państwa, buty na leoparda. Let me take a peek also. Yeah. Dobra, proszę Państwa, mamy to. Kupiłem mamie też mydelniczkę. Dobrze wyszło, co? Dobrze wyszło. O tak! Dawaj! Ej, o, powiesz, pokaż, powiesz, jest wypione mi za to, że dokonałeś takiego, bo to jest takiej wymiany. Tak jest. Bo to jest super, a po drugie pokaż swoje łupy. Ej, nie wiem, czy chcę to otwierać, bo mi się rozwali to. Otwieraj, dobrze. I uważasz, że to był dobry deal? Tak! No i teraz mi wystarczy w takim razie. Super! Zarobiliście. Gość zrobił ogólnie deal życia i to nie chodzi o Bartka, tylko o sprzedawcę. Kochani, właśnie zakończyliśmy kolejny rejs. Powodzeniem! I zakończyliśmy go powodzeniem. Ten rejs zakończamy z wielką piątką, tylko że wodną. Mieliśmy dzisiaj trochę czasu, jak wy byliście na wielorybkach, więc przygotowaliśmy wam coś fajnego po prostu. Wow. Dawaj świeże. Mamy dla was dziury. Tak ale jest. Słodko. Mamy dla was prezenty w nagrodę za to, że macie najsilniejsze żołądki. Tutaj mamy torebki, które wyglądają tak jak to, co my widzieliśmy. To, co my widzieliśmy, jak było nam niedobrze. Patrz, jak nam się kręciło w głowie, to są fale. To jest dla ciebie, Patryk. Tak jest, pierwszy. Mogę dostać srebrną. To jest dla ciebie, to jest ta kostka. O, dziękuję. Los dla Szefuncia. Dziękuję bardzo. Tak jest, od Zodiakary Naczelnej, zodiakowe skarpetki. Mam skarpetki w lwa? Ej, cudownie, bo mi się akurat skończyły. To dziękuję bardzo. To są, słuchajcie, kamienie dla was. Nie gadaj. Specjalne dla każdego. Karol, masz kamień jadeiki, to jest na pieniądze i bogactwo. To jest na? To jest tygrysie oko, na kreatywność. Ładny. I taki idealny po prostu dla bliźniąt. To jest na ogarnięcie chaotycznych myśli. Przyda ma, się. To jest na oczyszczenie ze złej energii. Dla nich to są kamienie na ten. I przyciągnąć dobro. Dla nich to są kamienie na kamień chłodzący. To jest bransoletka z turkusu na ataki super. Paniki i na takie lęki. Bo dzisiaj na przykład przy rekinach tak się przestraszyłem i ta bransoletka ci pomoże. Ja mam moje nogi moimi nogami, żebyśmy były jednym tak. organizmem. Ale super. Dobra, słuchajcie, kochani. Mam dla was pamiątkę, żebyście pamiętali do końca życia to, że jako 5 osób z naszego całego teamu widzieliście wieloryby. Mam dla was wielorybki. Pierwszy wieloryb kojarzy mi się z krokodylem Oliwiera i z tym, że jesteś szalony i uśmiechnięty i dużo krzyczysz. I że nie możesz zamknąć mordy. To jest twój wieloryb. Wow, ale czemu on jest z kamienia? On jest z kamienia, zrobiony ręcznie przez pana, który tam sprzedawał. Wow, ale stos. Kolejny wieloryb, który ma popękane plecy, które symbolizują twoje popękane plecy. Zarobiście. Oczywiście dla Julitki musi być malutki wielorybek babykowy. Proszę bardzo. Przeczucie miałam. Miałam pewne przeczucie i się sprawdziło. Przez to, że Bartek głównie kojarzy mi się z helem, z falami, windsurfingiem, to twój wygląda jakby był na fali. Na podstawce, ale piękny, dziękuję ale bardzo. I teraz powinno być tak, a dla ciebie nic nie mam, bo często cię nie ma. Ten wieloryb kojarzy mi się z tobą, ale na tym wyjeździe. Czy jest to wieloryb, który spadł na plecy i go boli. I on ma też otwartą mordę, ale ma złą minę. Ale ma złą minę taką. To ja byłem 2 dni temu dosłownie. Tak jest. Dziękujemy wam bardzo, kochani. Bardzo cudowne prezenty. Naprawdę stos. To my dziękujemy, że daliście radę bez nas. Tak jest. Dziękuję.